Dużej Grecja, bardzo dużo się w tej chwili mówi o sprawie 24-letniej Irini, która jest przesłuchiwana w sprawie zgonów 5 malutkich dzieci, przy których oczywiście była obecna. Czy Irini jest winna śmierci tych dzieci? To pytanie zadaje sobie w tej chwili bardzo dużo ludzi w Grecji. Sprawa numer 2, czyli skandal w kościele katolickim. Wyobraźcie sobie, że 3 miliony euro zniknęło z konta kościoła katolickiego i znalazło się na koncie takiego nocnego klubu w Patrze. Jakim cudem? No, o tym sobie poczytamy. I porozmawiamy oczywiście. No i sprawa numer 3, czyli łatwa i przyjemna, czyli turystyka. Moi drodzy, idzie zima i gdzie w zimie jechać tak, żeby było nam cieplutko i jeszcze żebyśmy mogli sobie zażyć kąpieli, nie tylko słonecznych. Także moi drodzy, jeśli interesują Was te tematy, jak najbardziej zostańcie ze mną. Moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Kaleczne gabity mówi w ileś chwili. Wiecie co, no sprawa, zaczniemy od właśnie tej sprawy numer 1, czyli tej sprawy 24-letniej Irini, która jest przesłuchiwana w sprawie zgonów 5 dzieci. Jedno z tych dzieci była jej malutką siostrzyczką, dwoje dzieci było jej samych, no i dwoje dzieci było pod jej opieką, bo ona po prostu dorabiała sobie jako taka opiekunka do dzieci. Sprawa jest naprawdę bardzo dziwna. W ogóle sama osoba Irini moim zdaniem jest bardzo dziwna. Ona mi się wydaje, że jest po prostu biseksualna. Widzicie, ona w ogóle nie wygląda na kobietę. Jak ja ją pierwszy raz widziałam, no to dla mnie to było takie, że ona nie jest w ogóle... Ona wygląda jak taki 16-letni chłopiec, prawda? Czyli taka naprawdę bardzo taka chłopczyca. Ona w ogóle miała też dziewczynę, miała partnerkę, która po prostu nie wyraża się też o niej w superlatywach, wręcz przeciwnie. Mówi o niej, że właśnie Irini była niebezpieczna, że Irini bardzo często groziła, że była po prostu też agresywna. Ale wiecie jak to jest, agresja rodzi agresję. Ona wyszła na jaw, że właśnie ona będąc dzieckiem też była molestowana przez swojego ojczyma. Ojczym się znęcał nad nią i nad jej rodzeństwem. Jeśli chodzi o tę jej małą siostrę, no to istnieją też ludzie, którzy mówią, że właśnie raczej ten właśnie ojczym jej jest przyczyną śmierci tej właśnie dziewczynki, nie Irini. Ale ona sama po prostu za tymi dzieciami jakoś tak specjalnie nie rozpaczała. Ostatnie dziecko chyba było teraz w wakacje, też właśnie było pod jej opieką i niestety umarło. Także sprawa jest naprawdę bardzo dziwna. Oczywiście, żeby to wybrzmiało, ja nie mówię, że Irini jest winna, ale po prostu, moi drodzy, będąc przy śmierci 5 noworodków, małych dzieci, jest po prostu coś nie tak. To nie jest. Czy wam się w ogóle kiedyś zdarzyło być przy śmierci chociaż jednego noworodka, jednego człowieka? No przecież normalni ludzie tego nie mają. Po prostu wydaje mi się, że jest coś na rzeczy. No ale co? Tego po prostu nie wiemy. Być może jest winna, być może nie jest winna. To po prostu rozstrzygnie sąd i jeszcze znając greckie sądy, to jeszcze długo wody upłynie, zanim w ogóle dowiemy się, o co w ogóle w tym wszystkim chodzi. Na jej temat jest bardzo dużo artykułów i ciężko mi było wybrać w ogóle jakiś taki jeden konkretny artykuł, o którym mogłabym Wam powiedzieć, ale właśnie wzięłam taki, przy którym właśnie mówi się o tych śmierciach tych dzieci i mówi się też o tym właśnie, jakie ona sama miała życie, bo ona mieszka w Amalii, to takie bardzo rolnicze, taki rolniczy okręg, taki właśnie dosyć bardziej no, biedniejszy niż bogatszy, bym powiedziała. Ale tak, oczywiście będziemy czytać z Newsbomb. W ogóle powiem Wam szczerze, że mam problem teraz z tłumaczeniem stron, bo bardzo dużo greckich stron po prostu z tymi newsami jest zablokowana. Na szczęście Newsbomb nie jest zablokowane. A właśnie to takie tłumaczenie potem po linijce to w ogóle jest bez sensu. Więc czytamy. Amalia, 5 przypadków śmierci niemowląt, jedna cecha wspólna. Czego szuka prokurator? No jedną cechą wspólną oczywiście jest ta Irini.
Kontekst rodziny 24-letniej Iriny, jej własne znęcanie się i brak interwencji państwa. No i znowu, moi drodzy, tutaj się na chwileczkę zatrzymię, bo znowu muszę powiedzieć coś złego na temat służby takiej socjalnej, opieki socjalnej w Grecji. Po prostu znowu tej opieki socjalnej nie było. Ja Wam mówiłam, że bardzo mało dzieci trafia do adopcji. W Grecji bardzo mało dzieci trafia do adopcji. Po prostu ludzie się tymi dziećmi nie interesują. Państwo się tymi nie interesuje po prostu. I jest właśnie coś takiego, że agresja rodzi agresję, że ta dziewczyna, którą się kiedyś znęcano, ona po prostu sama też się zaczęła znęcać. Sprawa, która ma wiele stron, a także powszechnie zalecana w 5 przypadkach zgonów niemowląt, wspólnym mianownikiem jest jedna osoba, 24-letnia Iriny, która sama straciła 2 dzieci, ale była obecna przy śmierci pozostałych. W dniu dzisiejszym ogłoszono kolejną skargę w sprawie Iriny Muncuku. Matka stwierdziła, że jej własne dziecko prawie umarło, gdy opiekowała się nimi 24-latka. Oprócz ciężaru śmierci 5 niemowląt, Iriny niesie ze sobą tragiczną historię o jej własnym molestowaniu w dzieciństwie. Według tego, co ujawnia przez Smile of Children, czyli Hamogylotopediu, to jest taka organizacja, która właśnie zajmuje się tutaj w Grecji właśnie ochroną praw dziecka, tak bym powiedziała. Kostas Janopoulos, skarga ta była intensywna, że wyjaśniliśmy pilny raport od prokuratora. Następnie partner został aresztowany. Wiadomo, że taki miszmasz jest. Chodzi o to, że była wniesiona skarga do prokuratora i był partner chyba tej mamy był aresztowany, bo tutaj właśnie bardzo dużo o tym właśnie partnerze tej matki się mówi, że on był właśnie bardzo agresywny. Niemowlęta, które zginęły w obecności Iriny Muncuku 6 lutego 2014 roku w Argos, matka Iriny znajduje martwą młodszą siostrę. Przyczyną śmierci jest infekcja dróg oddechowych i wśródmiąższowe zapalenie płuc. 4 lutego 2021 roku w Achai umiera 6-miesięczne dziecko, którym opiekowała się Iriny. Badanie kryminalistyczne wskazało wśródmiąższowe zapalenie płuc, a u dziecka występowały drgawki. 19 czerwca 2022 roku w Achai umiera 19-dniowe dziecko Iriny. Dochodzenie kryminalistyczne, śródmiąższowe zapalenie płuc i badanie genetyczne potwierdziły wyniki. 17 października 2023 roku w Agia Sofia umiera jej 2-miesięczne dziecko. Szpitalna przyczyna śmierci, zatrzymanie akcji serca. Koroner stwierdził drgawki, silne lęki i śmierć przypisano atakom. Nie ma zużytych narządów, jednak zaleca się dalsze badania genetyczne. To właśnie było jej dziecko, czyli 2 dzieci. Jest jeszcze jeden taki mały chłopczyk, właśnie, który umarł teraz w wakacje. Tutaj o nim nie powiedziano, nie wiem, czy zapomniano, czy nie wiem. Jednakże niemal pojawiły się skargi dotyczące zgonów niemowląt w obecności Iriny. Inna matka stwierdziła, że w październiku 2016 roku, kiedy mieszkała z Iriny, jej dziecko prawie nagle zmarło. Jak zauważyła matka, zostawiła dziecko w Iriny, poszła na kilka minut się położyć. Kiedy wróciła, została posiniaczone dziecko. Śledztwo prokuratorskie. I tutaj jest tak, że właśnie... jeśli widzieliście zgony tych dzieci, które, bo oni teraz badają, czy w ogóle te dzieci mają coś z sobą właśnie wspólnego i tak dalej. I właśnie tutaj chodzi o te śródmiąższowe zapalenie płuc, że to mogło być przyczyną uduszenia, ale to mogło być przyczyną zapalenia płuc, jakiejś bakterii i tak dalej. Tutaj też jest taki, że tak powiem, mały szczegół. Teraz tak, co wykazało śledztwo prokuratorskie?
prokuratora w Patras, która zarządziła śledztwo. W szczególności prokuratorzy próbują na tym etapie zorganizować dochodzenie i sprawdzić, od czego zacząć, aby można było wyciągnąć wnioski. Rzeczniczka prasowa policji, Konstantina Dimognu, zauważyła, że w przemowie Mega TV, że we wszystkich pięciu aktach sprawy nie ma śladu, który wskazywałyby choćby najmniejsze prawdopodobieństwo podjęcia działań przestępczych. I tutaj właśnie ta pani prokurator mówi właśnie, że to niekoniecznie jest tak, że właśnie, że ona mogła być temu winna. Prokurator ma obecnie przed sobą pięć spraw z opiniami kryminalistycznymi. Jeśli znajdzie się wspólny mianownik, prokuratorzy będą w stanie go znaleźć i wówczas znaleźć w dowolnym organie czynności dochodzenia, podkreślił. Czyli oni po prostu tą sprawę cały czas badają, ale przyznajcie sami, że jest to dziwne, że właśnie, że ta dziewczyna akurat znalazła się przy zgonach pięciu dzieci. To jest naprawdę dziwne. Niestety, moi drodzy, Iryni sama była w swojej rodzinie biologicznej oczywiście molestowana. I tutaj mamy dalsze część tego artykułu, która właśnie mówi o tym, że była też ofiarą. Rodzina Iryni i jej własne znęcanie się. Tragiczna historia znęcania się nad dziećmi wychodzi na światło dzienne w przypadku 24-latki z Amalidy, która jest obecnie w centrum sprawy dotyczącej pięciu martwych niemowląt w Amalidzie i Achai. W rozmowie z ERT Kostas Janopoulos ujawnił, że Uśmierć Dziecka, czyli to Hamogirot Pediu, ta organizacja, została chyba zawiadomiona w 2015 roku, kiedy nieletnia wówczas Iryni opuściła dom, a Uśmiech chciał pomóc, ale Iryni znowu wróciła. Czyli chcieli jej pomóc, ale ona znowu wróciła do tego swojego domu. Doniesienia były na tyle intensywne, że wyjaśnił się pilne ogłoszenie do prokuratury, czyli wysłano pilne zgłoszenie do prokuratury. Następnie aresztowano partnera matki, powiedział Smail Obdeci, czyli ten Hamogirot Pediu. I teraz tak, jak powiedział pan Janopoulos, od 2017 roku zaczął otrzymywać zgłoszenia na temat warunków, w jakich żyła nieletnia Iryni i jej rodzeństwo. W rzeczywistości dał jasno do zrozumienia, że nie tylko jest trudne, że to środowisko jest nie tylko trudne, czyli wyobraźcie sobie, jakie tam warunki musiały panować. Są po prostu okropne. Ważną przyczyną problemów był partner matki, powiedział Kostas Janopoulos, który molestował i gwałcił wszystkie dzieci. No to sobie wyobraźcie. I tutaj co ten pan jeszcze mówi? Kostas Janopoulos mówił także o śmierci dziecka, mówiąc, że zabił go partner, nie podając więcej szczegółów. Czyli moi drodzy, teraz to, że ta dziewczyna jest po prostu inna, to, że ta dziewczyna mogła być, podkreślam, mogła być morderczynią tych dzieci. To świadczy o tym, że właśnie, że wywodziła się z takiego, a nie innego domu. Jak to się mówi, moi drodzy, agresja rodzi agresję. Tak właśnie, jak nie wiem, czy kiedyś wam to mówiłam, nie wiem, czy znacie tą piosenkę, tak jak śpiewał Kazik Staszewski, Kochajcie dzieci swoje. I tam właśnie, jakim ojcem był ojciec Hitlera, jakim ojcem był ojciec Stalina. I na końcu było stwierdzenie, kochajcie dzieci swoje, to nie jest wszystko jedno, czy na wasz widok śmieją się, czy bledną. Także co będzie z tą sprawą, to oczywiście jak najbardziej będę was informować. Sprawa na pewno nie należy do spraw łatwych. Są poszlaki, że no jest przede wszystkim to, że przez pięcioro dzieci, być przez pięcioro dzieci, to też jest coś naprawdę bardzo podejrzanego. No a druga sprawa, jakichś konkretnych dowodów na to, że dziewczyna jest winna zgonów tych dzieci, to po prostu prokuratura nie ma. No zobaczymy.
jak to dalej będzie. Moi drodzy, będąc w Polsce teraz tym razem, bardzo dużo moich znajomych i moich przyjaciół miało bardzo złe zdanie o Kościele katolickim. I taką główną skargą na ten Kościół katolicki, no to było to, że jest taki bardzo roszczeniowy, że Kościół katolicki bardzo zwraca uwagę na pieniądze, że ten Kościół katolicki zrobił się tak nie kościołem, tylko instytucją po prostu. I to taką instytucją nastawioną na zyski. Niestety, moi drodzy, w Grecji Kościół katolicki w tym momencie też się za bardzo nie popisał, bo tu jest naprawdę skandal, bo doszło do tego, że zdeprawdowano 3 miliony euro, moi drodzy. Ale sobie poczytamy i później sobie pokomentujemy. Skandal w Kościele katolickim. Święte inwestycje w buzuki. Bardzo fajny lit. Jak doszło do prania 3 milionów? W kluby nocne rzekomo zainwestowano 3 miliony euro. Teraz co Kościół katolicki, jaką inwestycję mógłby dokonać w te kluby? Urząd do spraw zwalczania prania pieniędzy przystąpił już do zamrożenia rachunków bankowych osób zaangażowanych w sprawę wykrytą po wykonaniu kontroli kasy Kościoła katolickiego. Imponujące jest to, że pieniądze, około 3 milionów euro, rzekomo zostały zainwestowane w nocne kluby w trakcie dochodzenia urzędów. Przez około 7-8 lat duże sumy pieniędzy opuściły specjalne konta prowadzone przez obu księży i trafiło na konta konkretnych właścicieli klubów nocnych, w związku z czym pojawiły się jako inwestycje w te firmy. Tak swoją drogą, jak mógł Kościół katolicki zainwestować w kluby nocne, jeśli na przykład byśmy chcieli powiedzieć, że była to inwestycja naprawdę zupełnie legalna. Czyli po prostu chcieli na przykład pomóc panienkom, które tam pracowały, po prostu i inwestować w ich życie nocne, powiedzmy sobie. No, czemu nie? Dochodzenia ujawniły przesłanki wskazujące na popełnienie poważnych czynów przestępczych, jak ich defraudacja i pranie pieniędzy. Z informacji wynika, że tożsamość księży została ujawniona po ustaleniu, że ze skarbca Kościoła katolickiego zdefraudowano kwotę 3 milionów euro, a szczegółowe śledztwo odbyło się w całkowitej tajemnicy i dotyczyło rachunków bankowych księży, odbiorców pieniędzy, wykazując wówczas tożsamość zaangażowanych przedsiębiorców. A teraz szef Urzędu do Spraw Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, Harala Bosz Wurlotis, oprócz zamrożenia majątków do czasu rozstrzygnięcia sprawy, prześle raport ze swoimi ustaleniami do prokuratury w Atenach, która zbada, czy istnieją przesłanki wskazujące na popełnienie przestępstwa. W oświadczeniu Kościół katolicki Grecji stwierdza, że nie ma oficjalnych informacji w tej sprawie i w związku z tym oczekujemy na informacje od właściwych władz, abyśmy mogli zająć się oficjalnie, żebyśmy mogli zająć oficjalne stanowisko w tej sprawie. Jednak podano w sprawie poinformowano Watykan, który zbada także, co wydarzyło się w greckiej gałęzi Kościoła katolickiego. I to było na wyspie Siros, tak? Tak, Siros. Moi drodzy, powiem wam tak, ja już wam mówiłam, że ja wolę bardziej ten kościół prawosławny. Dlaczego? W ogóle formę tego kościoła prawosławnego. Przede wszystkim w Biblii nie jest napisane, że kapłan ma być, nie może mieć żony. Więc przeciwnie, tam jest nawet napisane, że właśnie ten kapłan powinien mieć żonę. I tak jest właśnie w Kościele katolickim, że, Boże, w Kościele prawosławnym tutaj w Grecji, że ci kapłani mają właśnie żony. Ja mam bardzo często mówiłam o rodzinie moich sąsiadów, którzy naprawdę są wspaniałymi ludźmi, którzy żyją razem z nami, którzy są bardzo tacy serdeczni. No i przede wszystkim mają żony, które ich pilnują, żeby nie chodzili sobie na dziewczynki, żeby nie chodzili, no, żeby nie mieli wspólnego nic z hazardem. Są normalnymi ludźmi i są po prostu w takich związkach, normalnych związkach jak my, a przy tym mają swoją wypłatę, są po prostu kapłanami w kościele i mówię wam tylko, że ci kapłani, którzy są wysocy rangą, ci nie mogą.
zawiązywać związków małżeńskich, ale ci tacy normalni do pewnego stopnia oczywiście mogą. I dlatego właśnie sądzę, że to jest właśnie dobre, że ta żona jednak trzyma tego swojego męża w garści, że ta żona jednak dba o to, żeby ten jej mąż po prostu dobrze się prowadził. A wyobraźmy sobie takiego księdza katolickiego, no to jest przecież, jak mówi moja babcia, w pustej głowie diabeł siedzi. Czyli jest to pan, który jest zupełnie wolny, bez obowiązków i do tego ma sporo hajsu. Także w tym momencie hazard i panienki, to wydaje mi się, że takie pokusy są jak gdyby bardzo realne. I w tym wypadku, tak nieśmieszkując sobie, to tak sądzę, że ta inwestycja to właśnie chodzi albo o panienki, albo o hazard. No. Albo jedno i drugie, kto wie. No ale oczywiście jak się coś wyklaruje, to oczywiście też Wam powiem. To też był artykuł z News Bomb. Moi drodzy, i temat łatwy i przyjemny, czyli turystyka. 10 ciepłych miejsc na zimowe wakacje. Gdzie jest ciepło zimą w Europie? Rekomendacja Lovely Planet. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak w środku zimy przenieść się do świata, gdzie świeci słońce cały rok? Marzycie o ciepłych dniach, błękitnym niebie i chwili relaksu w otoczeniu śródziemnomorskich krajobrazów. Jeśli tak, to mamy dla Was dobrą wiadomość. Lovely Planet przygotowało wyjątkową listę 10 europejskich miejsc, które nawet zimą zapewniają letnią atmosferę. Wystarczy wybrać jedno z nich i zaplanować zimowy urlop pełne słońca. Kreta, idealne miejsce na zimowy wypoczynek. Kreta zajmuje 10 miejsce w rankingu Lovely Planet. Przyciąga turystów pięknymi widokami i łagodnym, słonecznym klimatem. Europejscy podróżnicy nie muszą wybierać się zbyt daleko zimą, żeby było ciepło. Wystarczy południe Europy, gdzie przez większość roku panuje przynajmniej temperatura i słoneczna pogoda. Przyjemna temperatura i słoneczna pogoda. Moi drodzy, jeśli chodzi o Kretę, Kreta jest taką częścią Europy, wysuniętą najbardziej na południe, w stronę Afryki. Muszę Wam powiedzieć, ta Kreta jest ciepła, ale Kreta ma taki klimat bardzo tropikalny, bym powiedziała. I na przykład na Krecie jest ciepło, jak jest słońce. Jak tylko to słońce zajdzie, to jest zimno. Ja na przykład będąc na Krecie, nawet w lecie, w sierpniu, czyli tak wiecie, w środku lata, no to moi drodzy, w nocy było mi zimno, także tam są ciepłe dni, ale właśnie te noce są dosyć już zimne. Jeśli właśnie wybierzecie się na Kretę po to, żeby właśnie zimą, po to, żeby właśnie trochę tego słoneczka jeszcze sobie zażyć, tych kopieli nie tylko słonecznych, ale też takich normalnych w morzu, to lepiej wybierzcie tą właśnie południową stronę, od strony Afryki. Sądzę, że będzie dużo fajniej. No a jeszcze jakie są zimowe destynacje, które poleca Lovely Planet? Oczywiście Portugalia, Arquewe, nie wiem co to jest Arquewe, chyba dobrze to czytam. Madeira, oczywiście, Portugalia, Madeira to musi być naprawdę piękna. Madeira jest tak wyspą wiecznej wiosny. W ogóle wydaje mi się, moi drodzy, ja jestem taką Elina Raską, trochę się ostatnio zrobiłam, czyli nie chce mi się nigdzie jechać. Wiecie, sądzę, że no ta Grecja jest na tyle ładna, że naprawdę nie muszę się nigdzie wybierać, ale powiem Wam, że Portugalię bym chciała zwiedzić. To jest taka jedyna chyba. No trochę i trochę też Hiszpanii bym chciała, ale tak nigdzie indziej to mnie za bardzo nie ciągnie. No i wyjście Malta, oczywiście Sycylia, Włochy, Cypr, Sewilla, Hiszpania, Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania, Baleryś, Hiszpania, no i wybrzeże Turcji. Także moi drodzy, na tych destynacjach oczywiście jest słonecznie i ładnie. Więc jeśli chodzi o zimę na południu Europy, także jest dosyć spory wybór. No ja oczywiście, jako że mój kanał się nazywa Jeśli Kochasz Grecję, to polecę Wam Kretę. Także moi drodzy, to by było na tyle. Proszę Was oczywiście w komentarzu powiedzcie mi, co Wy o tym sądzicie. Co sądzicie o tej nieszczęsnej kobiecie, która naprawdę była nieszczęśliwa i po prostu
Nie wiadomo, nie wiadomo, czy ona. Po prostu ja sama nie wiem, nie mam w tej kwestii zdania, czy jest winna, czy nie jest winna. Po prostu jest to podejrzane na pewno, że była przez gonienie tylu dzieci. Następna sprawa, moi drodzy Kościół katolicki. Jakie wy macie zdanie o Kościele katolickim? Powiedzcie mi, proszę. No i oczywiście, jeśli byście mieli wybrać jedną z tych destynacji na zimę, to co byście wybrali? Także, moi drodzy. Buziaki z Aten. Pa, pa!